Jest poła wreszcie, dlatego uznałam, że porozmawiamy sobie o pewnej lekturze szkolnej. Dobra, pewnie się teraz zastanawiacie, co? Przecież ona obiecała, że to nie będzie lektur. No dobrze, to nie będzie o tej lekturze szkolnej, ale będzie o serii, którą mogliście odrzucić ze względu na to, że pierwsza część została lekturą szkolną, do której was zmusili i której naprawdę nie mieliście ochoty czytać. A kto wie, może spośród tych licznych 10, nawet więcej tomów, znajdziecie coś akurat dla siebie. Mowa o Ani z Zielonego Wzgórza, która po prostu dla wielu z was była cierpieniem. Czytanie o rudowłosej dziewczynie, która była taką gadułą i zawsze się wtrącała, a w ogóle książka zaczynała się od jakiejś dziwnej baby, która ogląda sąsiadów, mogło to zrazić. Ale nie samą Anią z Zielonego Wzgórza człowiek żyje. Druga część to historia, jak już Ania jest starsza, po szkole wraca do rodzinnego miasteczka i tam uczy. Ta część podobała mi się, owszem, ale tylko tak trochę. Chociaż ma dużą zaletę, zasługę dla potomności. Dzięki tej książce zakochałam się w imieniu Tadzio. Ale trzecia część. Ania na uniwersytecie to jest jedna z moich ukochanych części. Czytałam ją pierwszy raz, jak miałam 10 lat, 9, jakoś tak. A później czytałam jeszcze kilka razy, zwłaszcza jak miałam sama zacząć studia, albo jakkolwiek miałam jakieś rozterki na studiach, to czytałam. To jeden wieczór wystarczy. To był dla mnie pewien wzór studiowania. O, to bardzo ładna historia. Chce się ją czytać. I wciąga ładny wątek miłosny, kilka wątków miłosnych. I po prostu człowiek się wczuwa w tą historię bardzo. Nawet jeżeli nie chcecie czytać całej serii, to tam możecie poczytać, bo polecam. Spróbujcie. Może się czegoś dowiecie. O tej książce nie chcę rozmawiać, bo jej po prostu nie lubię. To jest historia, kiedy Ania czeka, aż jej mąż skończy studia, więc pracuje w Szumiących Topolach, miejscowości, gdzie znajdują się Szumiące Topole. Jeżeli będziecie czytać, możecie ją wykreślić. Z kolei ta. To jest książka, którą każda młoda panna i panna młoda, tak, to specjalnie, tak, powinna przeczytać. To jest historia o tych początkach małżeństwa. Niełatwa, bo przydarzają się tam rzeczy, które do tej pory, jak sobie je wspomnę, to tutaj łapią za serce. I pierwszy raz właściwie, jako mała dziewczynka, się z tym, jakby to nazwać, zjawiskiem spotkałam, że młodym, szczęśliwym ludziom może się przydarzyć taka tragedia. I jak sobie z tym radzą, w ogóle ich przyjaciele, całe to miejsce, ten wymarzony domek. Młode panny, panny młode, czytajcie i uczcie się. A później, jak już kilka lat po ślubie jest, to pojawiają się też dzieciaki z reguły. I o tym właśnie jest ta część. To perypetie, w dużej mierze perypetie dzieciaków Ani. Przecudowne. Przecudowne. Kiedyś na Instagramie był taki, tak, książka, która sprawia, że się uśmiechasz. Do tej pory, za każdym razem, jak sobie na przykład przeczytam wędrówkę Waltera przez te wszystkie pola i tak dalej, bo chciał zobaczyć, co się dzieje z jego mamą. Mistrzostwo świata. I dużo śmiechu, i dużo zabaw. Po prostu to książka, która w pewnym sensie przygotowuje też do macierzyństwa. Nie wiem, ale no możecie się fajnie pobawić. Też jest to w pewnym sensie kolejny wzór, jak powinno się, jak powinien wyglądać dom, który się tworzy. Tamten był wymarzony pod względem wyglądu, otoczenia i tak dalej. A tu już się przeprowadzili do Złotego Brzegu. Ale Złoty Brzeg jest domem w sensie budowlanym, zwyczajnym. Ale domem w sensie miejsca, które tworzą ludzie, marzy mi się, naprawdę, teraz wyznanie cioci Jebi, marzy mi się, żeby taki dom kiedyś stworzyć.
pełen takiego ciepła, miłości. Tu jest nawet fajny cytat. Dom, w którym zawsze obchodzono nawet najmniejsze rocznice i szeptem opowiadano sobie małe sekrety. To jest kolejna część, którą chcę Wam polecić. Dolina Tęczy jest właściwie bardzo podobna do Ani ze Złotego Brzegu, ale już tak bardziej się już skupia na dzieciakach, zarówno Ani, Gilberta, jak i sąsiadów. I też jest już odczuwalne takie widmo wojny. Też można poczytać, bo tu jest dużo Waltera. A Waltera to zawsze dobrze, jeżeli jest go dużo. I ostatnia książka, o której Wam opowiem z tej serii, już Wam o niej wspominałam, ale to Rilla ze Złotego Brzegu. Rilla ze Złotego Brzegu to opowieść o najmłodszej córeczce Ani, która, no jak zaczyna się ta powieść, jest właśnie takim małym oseskiem, znaczy małym oseskiem, inaczej, ma tam kilkanaście lat, ale jest dzieckiem. Dzieckiem, które jeszcze nie może chodzić na zabawy takie we wsi. Później wybuchała pierwsza wojna światowa i bracia, przyjaciele, chłopak, w którym się duży, wyjeżdżają na front. No i Rilla zostaje sama. Znaczy, Rilla i inne kobiety zostają same. I dlatego one muszą sobie radzić, one muszą ogarniać, one muszą robić rzeczy, których nie myślały, że będą robić. I w ciągu tych kilku lat Rilla tak niesamowicie dojrzewa. Powinnam chyba zakończyć nagrywanie, skoro nie mogę się skupić na mówieniu, bo tu taka gulka przychodzi. Ale chciałam Wam ją też polecić. Dlatego tu odkładam ją na kubkę. Tak Wam pokażę. To są cztery części, których mogliście nie czytać, bo w podstawówce nie znosiliście ani Zielonego Wzgórza. Spoko, akceptuję to. Ale w wolnej chwili możecie nadrobić te części. Studia, początki małżeństwa, dom i dojrzewanie / dorosłość. Idealnie uchwycone tematy. Może czasami nieco naiwnie, ale ja jestem naiwna i uważam, że czasami trochę naiwności się może przydać człowiekowi. Mam nadzieję, że się Wam będą podobały. A jeżeli czytaliście, to mam nadzieję, że powiecie mi, co konkretnie myślicie, o której części. Tak, i taka informacja jeszcze tylko jedna. Opowiadałam o tych książkach w kolejności chronologicznej pod względem akcji, nie pod względem kolejności wydania, ale to mogliście się domyślić. Czekam na Wasze informacje zwrotne. Obiecałam, że będzie o 8 książkach. Było. Powinnam teraz wymyślić jakąś ładną puentę na zakończenie i tak dalej, ale jestem za mało kreatywna, dlatego powiem tradycyjne. No i co, to by było na tyle.